Czwartek, 28 października, piękny, jesienny, ale już chłodny poranek, a będzie coraz zimniej. Dlatego przypominamy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Już wkrótce rusza kolejny raz akcja Jedzenie zamiast bomb. Ciepłe, wegetariańskie posiłki będą rozdawane jak co roku przy dworcu PKP. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbywa się już w ten weekend. Na pewno potrzebne będą produkty spożywcze, takie jak ryż, makaron czy warzywa. Mile widziane są również śpiwory, koce, ciepłe zimowe ubrania i buty. Pamiętajmy o innych i pomagajmy, bo pomagać zawsze warto.